Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kącik naszej serii podwórko-okolnicy, to oczywiście Krzysztof. Siemanko. Widzowie na czacie też są z nami i was zapraszam też tam od poniedziałku do piątku, od 16 do 22 na streamach, na Twitchu jestem, więc zapraszam serdecznie. A tymczasem jeszcze raz was przywitam na tym kolejnym odcinku, tym zacnym odcinku, tym ostatnim odcinku ze dni, w którym... Ale masz tutaj facjatę, w którym wam pokażemy, co się zmieniło. Troszkę niedużo i skończymy w końcu żniwo. Ostatnie odcinki ze żniw, ostatni odcinek ze żniw. Ja wiem, że dużo, bo trzy odcinki, ale no żniw jest sporo. W kolejnych sezonach raczej też będą to trzy odcinki, tylko takie trochę też łączone, nie? Więc no co, dzisiaj ja sobie pokoszę, Krzysiu poprosuje za mną, jakieś tam pozwolenie, belek jeszcze może będzie. Zobaczycie sami, co jak. Pokaż, Krzysiu, co ty masz nowego. Ja nowego? No. Czekaj. Ja gdzieś tu schowałem to podobno. Nie! Nie? To na podwórku, co chodzi samo. A! To tu za mną trzeba iść wtedy. No to idź, ja idę. Powoli, na spokojnie, bo się wystraszy jeszcze. Słuchajcie, przeszkodzam tylko na chwilkę, bo o tym wam wcześniej nie wspominałem, ale mam od jakiegoś czasu współpracę z Instant Gaming i jest to o tyle ciekawa stronka, że naprawdę macie tutaj porąbanie, niskie ceny, jeżeli chodzi o całego farminga i nie tylko. Więc jak coś, to możecie wpaść po prostu w link w opisie, zobaczcie sobie najnowsze promocje i już w przyszłości będziemy robić jakieś giveaway'e na tejże stronie. Nie mam też przygotowanego tekstu, więc jak coś, to tak lecę na spontanie, ale po prostu naprawdę szczerze, sprawdźcie sobie po prostu link w opisie, zobaczcie, co to dla was czeka, bo przyszły giveaway, które będziemy robić na Twitchu, właśnie będzie w oparciu o Instant Gaming i będziemy sobie kupować giereczki, także jeżeli ktoś będzie chciał coś wygrać, to już wybierajcie sobie nagrodę, bo potem po prostu będzie nam sprawnie wszystko kupić. Także nie przeszkadzam, a wy wracacie do filmu. Pozdro. Idę, no dreptam. Patrzę na dupę, no. Gdzie się patrzysz? Żartuję. O, akurat żre. A nie, to duży. To kocica. U mnie jest tu, ale to nieważne. A gdzie on jest? Nie wiem, szukajcie. Słuchajcie, bo mamy problem. O, jest tutaj! Patrzcie! Ja malutki kotek jest ogólnie. Także Ursus to kocica. A teraz jest pytanie, od którego sąsiada? Nie wiem, ale widać, że inny, także ten jest czarno-biały, także to jest... No nie wiem. No dobra, ale jak coś bliska, wymyślcie imię tego kotka, bo ten jest Ursus, no to ten, to wymyślcie do tego imię też, nie? Jakie to będzie. Jak coś, to jeszcze nie wiemy, jaka to jest, czy to kot, czy kotka, bo Krzysiek się nie zna, też nie. Zobaczymy potem, nie? Tak. Także musimy mieć takie imię uniwersalne dla kotka i kota, nie? Jakby, znaczy dla kotki i kota. No, ale to mniejsze o to. Co dzisiaj jeszcze? A, słuchajcie, mamy trochę kredytu więcej wzięte. Dlaczego mamy kredyt? Kupiliśmy krówki, bo teraz tutaj w tej oborze krówek posiadamy 28, czyli 26 zwykłych plus 2 cielaki, czyli to zostały te krówki kupione. Oraz krówki tutaj, które są, że przejawię, na się pokażę. Tu jest krówek 48 z tamtej obory po prostu, która była, nie? Więc przewieźliśmy, nakarmione są też one tutaj na fulla, no i też mamy... Jak widzicie, nowy paszowóz, jest ta sama marka co wcześniej, tylko że zamiast 120 jest 180, czyli po prostu 18 to na to wchodzi. Bardzo fajny to jest zestaw, znaczy to jest zestaw z MTZ-em. Ale słuchajcie, zanim do tego też zaczniemy tego tak konkretnie używać, bo dzisiaj też my sobie tego używali i okazało się jednak, że te belki, co mamy sobie, w ogóle niekompatybilne z naszą, znaczy te belki nasze nie są kompatybilne z tą z tym paszowozem. Dlaczego niekompatybilne? No bo trzeba dać ich tak jakby półtorej belki, nie? Więc trochę siarnia to wychodzi, bo marnujemy dużą powierzchnię, znaczy dużą przestrzeń w tym paszowozie, który ma 18 ton, a my wykażemy tylko chyba 13,5 tony, więc niestety, ale trzeba będzie zmienić wszystkie belki na 150 i już od przyszłego roku kupujemy prasę, właściwie na siana kosy, już kupujemy prasę 150, a tamtym wszystkim się zajmiemy po prostu na zimie, czyli to sprzedamy, nie? Ursus 10, 16? Nie, no to jest 16-14 tamte, nie? Tam. Tak, ale chyba imię dla kota, nie? No dobra, to co, to jedziemy chyba na pole, nie? A może Zetor ten drugi, co? Bez przesady, nie? Że jaki Zetor? No kot. A Zetor? Wymyślał, o sorry, już się tutaj wrąbałem na ten miejsce. Gdzie się pchasz? Ty, ale ty chyba najpierw... Pozwoliłem ci. Chyba najpierw podstaw mi ten. A, szczep, nie? To ja się wgram, nieważne. No, wiesz co, ja sobie tylko już odpalę, bo tu mam widzę skrzynię mam na automacie. Okej, okay, dobra. Więc jedziemy sobie. W końcu mam, jak widzicie, też irtraka, także super. Ostatnio zapomniałem sobie go włączyć. Dobra. Także pasuje. Jedziemy sobie na nowe pole, to które żeśmy łączyli, orali i tak dalej. Miałem dzisiaj tego odcinka ze żywnie robić, ale mówię, po to pole tak fajnie, żeśmy ogarnęli, że chcę je właśnie wam je pokazać teraz. Także...
już wam śpieszę z pokazywaniem. Cóż ogólnie jeszcze mogę powiedzieć? Rzepaku sypnę 12 ton, jak coś, więc tam nie jest tego zbyt dużo. Ogólnie jak dojdziemy na pole, zaraz wam pokażę, jak wygląda nasz stan w silosach, a jest on dosyć taki... Może nie zadowalający po prostu do tego, że spora część poszła w kukurydzę i słonecznik, który też będziemy, no jakby nie było, posiadaczami pewnie już na jesień. Także zobaczcie co jak. Dużo części idzie na kiszonkę, też trochę idzie na ziarno. Ale no kiszonkę potrzebna, bo teraz krówki bardzo mocno się nam udzielają. Ja wiem, że ja takim dużym zestawem przez drogę publiczną... No ty chyba pijany jesteś, co? Nie, no bo jeżdżą samochodnie. O. Od lewej do prawej tylko. No bo samochody jeżdżą, nie widzisz przecież, no co ty. Nie widzę, bo mnie jakiś kombaj zasłania. Już. Okej, słuchajcie, ja też sobie tutaj zakończyłem, zacząłem pole kosić, bo tam taki paskudny klin, nie chciałem tego już wami ogarniać, ale tu już zobaczycie jak to wygląda. I słuchajcie, prawdopodobnie kupimy kombajn jeszcze w tym sezonie, bo rozkminiam na tym, czy kupić, czy nie kupić i oczywiście, że tak, kupujemy. Zastanawiacie się mnie po co, skoro jesteśmy już po żniwach? No, dlatego, że cena kombajnów będzie niższa, jeżeli kupimy je poza sezonem niż w sezonie. A ponadto, kiedy ludzie już będą po żniwach pszenicznych i tak dalej, tych zbożowych, to my jeszcze mamy cały czas do wykoszenia, oczywiście, tu siedzę w ten. O, sieczkę leciałem. Cały czas będziemy jeszcze przecież robić słonecznik, nie? Więc kupimy kombajnik, kupimy przystawki, będzie wszystko lux torpeda, nie? Także zobaczycie co to będzie już niebawem. No i co? Ogólnie jak się tak zaczęliśmy zastanawiać, co mamy do roboty, jakie rzeczy trzeba tutaj wymienić, to tak naprawdę wyszło nam tak. Wymienić prasę, dokupić dwa nowe pola, ogarnąć paszowóz, już to mamy w sumie. No i wychodzi nam w sumie tyle, że potrzebujemy kolejnych jakichś 100-200 tysięcy. I chyba dla przyspieszenia tej serii troszkę pójdziemy w kredyty, wiecie? Bo i tak tą kasę mamy zamrożoną jako zboża, ale będziemy musieli sobie po prostu trochę ogarnąć to tak, żebyśmy mogli już teraz tą kasę zarobić, nie? Tak jest, no zagrałem odcinek na YouTube'ka, dokładnie. Ja tu widzę imię inflacja. Tak, inflacja. Może być w sumie inflacja, imię. Muzykę sobie może przełączymy troszeczkę. O, teraz tak fajnie, taka bardziej country. No, więc tu się cały czas dzieje. Mam dwa pole tylko w słoneczniku, jedno tutaj, drugie za nami. Więc tak trochę to się nam pole otoczyło. No i też ogólnie chcemy pójść trochę bardziej w te nowe areały. I prawdopodobnie będziemy kupować sobie to tutaj ten las na zimę. I w zimę sobie go wykarczujemy, żebyśmy mogli na wiosnę na tym właśnie poletku, znaczy w tym miejscu tego lasu zrobić nowe pole. Po prostu powiększę sobie te dwa pola, nie? Także nie dość, że kasa wpadnie za drewno, to jeszcze wpadnie nam fajna kaska za rzecz jasna. Co? Nie no, kasa wpadnie za drewno, tak. No i za to, że będziemy potem mieli większe pola, nie? No, sorry, się trochę tak rozgadałem. Ej, ja myślę, że teraz chyba to jest dobry moment na zrobienie miniaturki, wiesz? Mówisz? Albo może nie, zrobię miniaturkę, jak będę zbierał tym beleczki, toż tam potem się zrobi, nie? Aha. Dobra, siema Rakow, witam. Ja wiem, Artur, ja wiem o tym, ale tu musimy grać na saveiku, nie, wiesz, jesteśmy to, staramy się właśnie tak rozwijać w taki sposób, żeby też nie było z dużego rozwoju, bo ta seria przede wszystkim musi być taka, musi być, nie musi być, ale staramy się, żeby była tak jakby w miarę realistyczna, nie, ja wiem, że tu dużo uproszczeń stosujemy na rzecz tej serii, ale jednak chodzi tu o progres, przede wszystkim i o to, żeby było tak, to wszystko po kolei, nie, że nie tak od razu, że kupujemy wielkie maszyny i jesteśmy dorobieni, nie. No, także agrobejku, witam serdecznie. Chcesz sprzedać Optimusa? Ej, bez kitu, Krzysiek, czego nie musimy o 60? No, jakieś 60? Masz jakąś 60 na gospodarstwie? No! Będziesz mi co kupił, miałem o tym powiedzieć na początku odcinka. No, na początku innego powiesz. No to słuchajcie, poszło 60, ale... Już nie piszcie komentarzy, bo został wybrany gość. To... nie wiem, powiedzieć teraz czy kiedy to powiedzieć? No już mów teraz, jak już gadasz. Powiedzieć teraz? Kurde.
Mogę powiedzieć teraz, bo ja wszystko mam przygotowane, tylko zapomniałem o tym na początku odcinka powiedzieć, nie? No dobra, mogę powiedzieć, nie? Świątka jeszcze jest u nas ogólnie, ale już niedługo będzie sprzedawana właściwie, bo no kiedy będzie? Gdzieś na dniach gość przyjedzie. I może kto kupi, zaraz wam pokażę, co? Bo tak, trzeba się zadziadać tutaj, żeby te słomy trochę takie nie narąbać za dużo. Już wam pokazuję, więc słuchajcie. Kupił tą 60 od nas, to pokażę jeszcze komentarz, jeden z widzów, a jest to OG29 Oli, który napisał tutaj taki oto komentarz, że ma 44 lata i widzę propozycje na OLX-ie i tak dalej, oferuje za 60 35 tysięcy, więc no dużo w sumie i to jest też taka w miarę cena realna, bo wiecie, jest napęd na przód, jest tuz do niego i jest ogólnie po remoncie też ten traktor, więc jestem w stanie tyle jakby, no... powiedzieć, że to jest w miarę też realnie coś tam po trochu. No i też bardzo fajnie tutaj dał swoją historię, bo na tym właśnie mi zależało, żeby taka historyjka była. A dużo osób właśnie pisało, nie wiem, ej, Jara, chcę kupić 60 za 70 tysięcy złotych, nie? No to takie trochę nierealne, nie? A dwa, że po prostu napisał taki komentarz. A zależało właśnie mi na tym, żeby ktoś napisał taki fajny komentarzyk od siebie, coś tam, taki wiecie, mikro, coś tam, kim jest, co robi i tak dalej, i dopiero potem tą cenę, nie? Bo cena grała na mniejszą rolę tak naprawdę według mnie. Chodzi po prostu o to, żeby ktoś coś ciekawego napisał i tak mieliście za dużo czasu na to wszystko, bo powinniśmy to rozstrzygnąć już dwa odcinki temu, ale i tak sprawdziłem komentarze aż z czterech odcinków, żeby wybrać ten jakby najlepszy, no i to był ten najlepszy, nie? Był jeszcze taki jeden drugi, który też był dosyć spoko, ale jednak wybrałem tego, bo tu była cena taka w miarę spoko, bo tam chyba goście oferowało 42 tysiące. No to jak mam na wyboru dwa fajne komentarze, a jeden jest z taką ceną bardziej rano, to jednak wybiorę ten, nie? Także, no wiecie. Ej, to co robi miniatureczkę, Krzysiu, wiesz? Cześć, wszyscy, witam. O kurczę, ty, jest full ten, full... O, się zagapiłem na czat. Dobra, to zaraz sobie pojadę tym, masejkiem. Dobra. Okej. Okay. Czwóreczka? Czy tu... No, trójką można spokojnie pojechać, nie? No a właśnie, ludzie pytacie ciągle o tego masaja, kiedy on będzie wydany i tak dalej. Z tego co wiem, biały ma problemy z wydaniem go na Mudhubie, bo ponoć jest taki już masaj na Mudhubie. Tak pisał Giantsi i nie mogę wydać drugiego tego samego modu. No ja jestem ciekaw, gdzie jest taki sam ten masaj, no ale no nic, może gdzieś faktycznie są jakieś podobieństwa i Mudhub ma jakieś wątpliwości, nie wiem, no trzeba się już pytać o bardziej białego, jak będzie na streamu kiedyś, to się go dopytam i wam może wtedy jeszcze powiem, nie? Ewentualnie wpadać do białego na fanpage, którego macie w opisie i on tam też pewnie wam wyjaśni, nie? Co i jak. Skąd moda na koty? To jest modzik niestety prywatny, nie? W sensie jakby, no przerobienie jego było prywatne, nie? Bo on jest gdzieś dostępny pewnie, ale ja wam tej wersji nie mogę jakby wydać, bo to nie jest to po prostu mój mod, nie? Co innego gdybym sam gdzieś to sobie wydrucił, a co innego gdy jest to typowo właśnie nie moje, nie? Więc no, nie, z tego co wiem chyba nie da się go nigdzie pobrać, nie? Tak jakby na takim żadnym forum, coś. Więc no słabo troszeczkę. Ogólnie trzymamy problem na sejwie. Jeżeli wiecie może dlaczego takie coś się dzieje, ale mamy problem ze zwierzętami, w sensie chodzi nam o to, znaczy mi bardziej chodzi o to, że nie mamy z Krzyśkiem podglądu do menu tutaj, ja klikam sobie na zwierzątka, bardzo wam pokażę, o widzicie, nie ma jeszcze zagród, a mimo że zagrody mamy, to dużo zagród. I teraz pytanie, skąd to się wzięło i dlaczego tak jest. Jeżeli ktoś z was taki problem miał wcześniej, to proszę napisać w komentarzu, jak to rozwiązać, bo bardzo nam to utrudnia rozgrywkę, bo nie mam żadnego wglądu do statystyki zwierząt. Nie wiemy, kiedy będą się cielić krówki, kiedy będą rosły małe i tak dalej, nie? Totalnie zero informacji, tylko na takiej... Nie pozwolę, że ci przeszkodzę, wyplułem belkę, ale dalej nie wyplułem je jakby. Zbugowało się u mnie, musisz tutaj ją wypluć. Okej, okay, dobra, no to wiesz, tylko pokażę dookoła tego zagajnika i zaraz się podjadę, okej? Okay? Mhm. Bo tu już nie chcę zatrzymać się, żeby nie robić górki słomy takiej, nie? Ale zawinę sobie tu fajnie i będę zaraz mógł ci tam pomóc z tym. O kurczę, to będzie trochę problem. Ciężko się złamać. O, teraz będzie spoko. Dobra. Nie, właśnie Ogioli, nie? To nie jest od tego, bo Krzysiek ma też tego moda normalnie u siebie zainstalowanego i na singlu mu wszystko działa, więc pewnie jakiś konflikt modów albo może coś się po prostu na sobie zbugowało, co nie? I za bardzo nie wiadomo co i jak, nie?
Bo wiesz, mieliśmy te kotki na początku i działały, nie? Okej, no, faktycznie. Sprzęgło musisz bardziej wyciskać. Ale już poszło, nie? Dobra. Na serwer jak administrator? Nie, 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 to nie o to chodzi, wiesz, bo tu jakby są adminami, nie? Ale tam jest właśnie ten problem, z tym, że tego jakby tam nie ma, nie? Po prostu. Okej, okay. Trochę to po słonecznikach pojadę, no ale nie chcę mi się robić też poprzeczniaka. Ty, chciałbyś może teraz się zamienić, abym sobie poprosał trochę? No, można się bo zamienić, to został nie? Taki fajny kawałeczek, to mógłby się sobie teraz ty pojeździć. Dobra, to tutaj, ja cię zostawię tutaj. A jeszcze ładny demo sajkiem, nie? O, jakiś taki straszny fof tu jest duży. O, dobra, to jest trochę lepiej. Więc odjadę tutaj z tego pokosu, nie? Żebyś mógł się spokojnie sypać. Mhm. Dobra. Ty właśnie, bo my teraz nie mamy założonych tych planek i tak trochę wygląda takie proste przyczepy. Bo wydaje mi się ogólnie, że wydaje mi się. No wygląda lepiej po prostu przyczepy, gdy mają te planeki na sobie, wtedy jeszcze mają tak jakby taką belkę. Taką burtę, która jeszcze no. Jest taką fałką, nie? Wiesz co chodzi? No, no, no. Że lepiej to po prostu przyczepa wygląda niż taka kwadratowa, nie? Mhm. Okay. A to chyba tylko w tych starych takich też, czy też nowych też? Nie, bo w tych też tak jest. Jak tylko się założy te plandeki, pokrycia, ale się je zdejmie, jakby tak pod tą N-ką, to jest wtedy lepiej, nie? Mhm. Większa by się przydała przyczepa? No, jest w planach zakup nowej przyczepy. Na pewno jak będzie robić kiszonkę, no to przyczepa nowa się przyda, więc pewnie wtedy ją kupimy, nie? Jakąś nówkę. Bo aktualnie te jeszcze są takie, że w miarę spoko wystarczają, ale zamiast tej z tyłu tamtej starej autosanki, ona też oczywiście zostanie. Tylko jako przyczepa taka do palet, nie? My sobie zdajemy po prostu na niej burt i będziemy mieli tam tylko, będzie wodzić nią tylko palety z miodem i tak dalej. Chyba się może w ogóle sprzedamy, w sumie. No nie wiem, sprzedawać ją czy jak? No, będziesz miał jakąś lepszą do palety wtedy, czy nie? Znaczy, no, te zawsze można zdjąć, nie? Burty no. Im. Nie wiem, jak tamtej, co chcemy kupić, tej nowej, będzie tamto wyglądać, bo w tej na pewno się da, nie? No nie, no. Może na razie zostawimy, jak zobacz, jak tam będzie wyglądać to, nie? Mhm. Ej, Skyzer, proszę nie przyklęć, jak jesteśmy na YouTube, okej? Okay? Bardzo nieładnie. Wróciłeś po baniku, a tu proszę. Okej, okay, no to dobrze, fajnie. Co? Znów się prujesz? No nie, no nie mogę, zaraz zostaniesz bana bez kitu. No nic. Ja nawet nie wiem w sumie, czy gdzieś tam się uda to sprasować jeszcze całość. Chociaż nie, może się uda. Bo tu w sumie nie ma dużo pokosów. Tak za bardzo. Ale się chciałem to wam dzisiaj pokazać, jak będziemy te belki zbierać, bo tam trochę żeśmy. Znaczy no my. Krzysiek trochę pozbierał tych belek poza odcinkiem. Tak samo jak tam też pole wykosiłem i sprasowałem. Tak tutaj by się trochę coś przydało. Jedno pole koło Melczardzie żeśmy w ogóle zrobili w sieczkę. No tam wydaje mi się, że nie ma sensu jechać po kilka belek wozić, więc tam po prostu była sieczka. Ale też w sumie kurczę, nie mamy tego moda na to, że. Sieczka daje nam jakiś stopień naważenia, czy nie? Chyba nie mamy. Przecież jak widzę ten... Zarobiony. A ty do mnie mówisz, dobra. Ale kogo? Nie słyszałem. Gdzie ja ty jedziesz? Ja to odpowiadałem dla widza. No muszę od początku, nie? Okay, nie będę okay. W połowie wcinał przecież. No ta, w sumie racja. Okej. Okay. 16 stara się pasuje do prasy. No pasuje, wiesz, tylko że i tak prasę będziemy wymieniać sobie na te 150. No bo ta sobie sklepiątka prasa z nami już jest bardzo długo i okazuje się, że trochę nam już jest za mała. A nie chcemy też mieć teraz dużej ilości belek, tylko raczej pójdziemy trochę ten, jakby no, żeby ich było mniej po prostu. No i co zatem też idzie? Chyba nam się zmienią belki, nie? W sensie przyczepy do belek. Prawdopodobnie może nawet kupimy specjalną przyczepę do bel. Bo tamte co są, pasowały po sowieckie piątki. A niestety, ale tych już chyba za bardzo nie będziemy mogli tam ładować tych 150, nie? Bo będzie wyglądać to trochę inaczej. Ej, panie Krzysztof, co jeździ, kurczę. Dobrze jadę? No, bardzo dobrze. Jedzie krawiec.
A jak? Krono okrągłą? No właśnie nie wiem, czy kupić jakąś taką starą prasę 150, czy już trochę coś nowszego, nie? Jednak mi się chyba jeszcze wydaje, że na takie nowe maszyny, takie typowo unijne jeszcze czas przyjdzie. A teraz raczej postawimy coś takiego starszego po prostu, nie? Więc to może byłoby nawet lepiej. Dobra, na wam chwilę spokoju, dobra, bo tutaj... O, bardzo miło. Jeszcze tobie. O, dobra, sorki. Ale jaki jest odcinek, to w star... Po odcinku sobie potrolujecie i pogadamy, dobra? Teraz trochę tak na odcinku chciałbym, żeby jednak tu był jakiś w miarę porządek zachowany, nie? Bo niektórym to korba czasami odbija. Wyski, gdzie jest Grim? Halo. Halo. Kiedy Working Progress pokawa? No tak mówiłem, jak skończę go spokrywalne, to drugie całkowicie, to wam pokażę, nie? Na razie nie ma co pokazywać. A jeszcze mi brakuje wiele modeli. Więc już niebawem to wszystko będzie no pokazane, nie? Co i jak. Odcinek Family Friendly. Zachowane, tak, tak. No staram się jednak ten, żeby na tym YouTubie w miarę wyglądało to jakoś, nie? A nie taką trzodę robić. Co prawda tak sobie idziemy chyba. O, jest Grim, no i fajnie, siemano. No, także spoczko. No, w sumie to muszę. A w sumie to mogłem już jechać w początku, nie? O, dobra. Tak się w pół wetnę, bo tam i tak jest. Nie, tam i tak jest dookoła, no to tam nic by to nie dało. Nie dałoby nic. Ty tam masz jakiś zbiornik, czy sypałeś się już, czy nie? Nie, 82% mam dopiero. Kurde, ty nie miałeś całego zestawu? Myślałem, że zestaw to się spokojnie na kosi. No mam też jeszcze ten cały przejazd i tam za tym krzakiem takie malutkie, nie? Aha, no. Bo właśnie tu jest fajny kawałek ziemi, nie? W sensie to jest najlepsza klasa gleby, nie? I właśnie tak myślałem, czy tu mu nie poszłoby, wiesz, tego dużo plonu, nie? Może pójdzie. Bo kawałek taki nawet fajny, a widzę, że nie ploni, to tak jak myślałem, nie? No, dobra. No i co, mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już wam też pokażemy jakieś łączenia pól albo coś, bo będę chciał zakupić dwa kawałki ziemi, a raczej dwa czy jeden. Nie no, z jeden kawałek chyba teraz byśmy kupili, nie? Chociaż nie, kolejny, bo teraz chcemy kupić łąkę. Taką najbliższą w sumie inwestycja była łąka właśnie. Tylko, że tam za bardzo nie pokażemy wam, co będziemy robić, no bo łąka to, wiecie, łąka się zaraz szybko znudzi. A, tak sobie dojechałeś, okej. Okay. A ja jeszcze coś myślałem... Mogę pojechać? No jedź, jedź. O, dobra, dzięki. Myślałem, właśnie... że dojadę do końca, ale... No. Jednak sypało to dobrze. No, więc jak kupimy sobie nowy kawałek ziemi, to raczej nie pokażemy wam tego za bardzo, dopiero gdzieś tam przy okazji sianokosów. Ale to będzie właśnie łąka, bo no, trochę tam tych kurwek się tutaj zrobiło. No i fajnie by było te krówki też tutaj zacząć trochę... no, trochę wyżej. Trochę bardziej dbać. Bo już jakieś tyle sztuk, to wiecie. No i też cały czas myślimy nad tym, jaki silos postawić, bo teraz będziemy murować silos za oborą tą nową. A, i stawiać jeszcze nową wiatę będziemy. Jezu, ile to pieniędzy pójdzie. Ty, my się nie wyrobimy chyba ze wszystkim. W tym roku. To kiedy jesteś w kredycie w końcu, nie? No, chyba w kredycie trzeba będzie pójść, bo na ten sezon mam konkretny plan. I chcę go zrealizować. Czyli czekaj, w sumie już ta prasa się też się przydała. Prasa, kombajn. przyczepa. Ja no. Pierdziele, ludzie takie coś planują na jeden sezon, nie? A jeszcze moje wapniarki, żeś nie zmienił. Jezu, jeszcze wapniarka. A w tym co nie trzeba wapniarkę robić? Nie wiem. Bo to... No będzie przeskok fest dużo, nie? Jak my teraz to zaczniemy ogarniać. No nie, pomyślimy jeszcze nad tym, nie? Co i jak. Wszystko się przydało, kurde. A jeszcze pamiętaj, że musimy kupić mleczarnię, nie? Znaczy musimy, że no. Fajnie byłoby kupić mleczarnię. W tym jednak piątym roku dobrze by mieć jakąś produkcję pierwszą. I ten, piekarnię. Nie, na piekarnię to na potem planowałem, nie? Najpierw młyn by trzeba było postawić, żeby mieć mąkę, nie? Znaczy postawić, kupić młyn, bo będziemy kupować młyn tutaj z kolei, nie? Tak jest, Exit, XT. Właśnie, bo to są pytania o ten save. Ja wam... To jest takie dziwne, bo ja wam powiedziałem, kiedy będzie save wydany, że następny odcinek, a ludzie pytają, nie? Coś ciekawe, do momentu, kiedy nie powiedziałem, że save'a wydam, to nie było pytane to, czy wydam, nie? I to nie pytałem kiedy, tylko czy w ogóle wydam save'a, nie? A to jest takie dziwne, bo jakby, wiecie, poruszyłem temat, powiedziałem, że następny odcinek save wydam, a ludzie potem piszą potem, nie? To jest takie trochę jakby...
Najpierw się pojawia odpowiedź, a potem pytania. Totalnie na odwrót, nie? Ale... I teraz przy ciebie, ja on też u mnie się pytają, czy ja wydam save'a z moich lat 80 przy ciebie. O, widzisz, lat 80 że się ma. No. To co, normalnie do PWX-u jeździć takie rzeczy, tak? No, chłopie, my wszystko ręcznie robimy tam, jak yes. się da. To jest spoko, taki farmer dynastii tylko w farmingu, nie? No, szczerze, żebym kosu ten kosili łąkę całą. Ja pierdzielę. Ciekawy pomysł, no, ciekawy. No. I salę nie brać pod wynajem? Nie no, ale pójdziemy w kredycik i myślę, że tak wiecie, zainwestujemy kredytów sporo, a potem po prostu spłacimy to, no, zbożem tym, nie? Bo ostatnio było 230 tysięcy i też się tyle stałem, że tyle trzeba, do tylu możemy jakby dobić, nie? Chociaż teraz czy mleko będziemy mieli, bo teraz krówki kupiliśmy, no, tutaj może być teraz, myślę, nawet około 10 tysięcy za dzień mleka, nie? Ale fakt, że dopóki nie naprawimy tego, tego menu, to trochę będzie lipa z tymi krówkami, nie? No, to na pewno. No, będzie lipa, więc trzeba nieco poprawić. Ja też może spróbuję, wiesz co, dzisiaj zrobić? Ale już nie wiem, czy miałoby to sens. Bo tam jest, że patrzyłem na log i to w logu pokazuje, że to z jakieś rzeczy sypią w ogóle z zaszyfrowanych plików w grze, nie? Gdzie tam nic nie zmieniało na przykład, ale coś takiego jednak jest. Ale w sumie jestem ciekaw, czy właśnie może to być przez tego kotka. Zresztą, no, mieliśmy tego kotka, wszystko działało, nie? Tobie też działa, no przecież, nie? No mi też działa przecież. Ale masz kupionego tego kotka, czy nie masz? No mam dwa koty kupione. A, no to kurde. Poramane to jest jakieś. Jaki błąd? No ma tego takie coś, że nie pokazuje mi zagród w menu, nie? Że pokazuje, że jeszcze nie mam zagród. Ale cześć ci ten. Kombajn. Jak, jeżeli wiesz co chodzi, to może po odcinku byśmy to naprawili, nie? To na pewno byłoby super. Dobra, więc jednak podjadę tam. Tam są mi takie do objechania. A widzę, jeszcze mamy trochę minut odcinka, to akurat skończymy to pole całe ogarniać. I by poszło. Sporo też części tej samej pójdzie na sprzedaż, jakby co. Nie planujemy tyle aż zostawiać, bo to jest dla nas za dużo. Więc pewnie jakieś 2-3 zestawy wywieziemy sobie. Są jakieś 30 belek. Nie no, 30 nie. Jeden zestaw wchodzi 10-20 belek. No tak ze 2 zestawy na pewno wieziemy. Z 2? No, 2. Może 3? Kurde, zobaczymy, nie? Na tym polu też sporo to będzie. Więc zawsze jakaś fajna kasa wpadnie i dodatkowy pieniądz się przyda na tę właśnie spłatę kredytu, czy też jakichś nowych rzeczy zakup, nie? No ta. Kredyciarz i alimenciarz, kurde. A zgadnij, jak ja mam nazwany live dzisiaj. No nie wiem, kiedy się alimenciarz pewnie, nie? Coś takiego. Alimenciarz plus kredyciarz równa się podwójko kolonisty. No to nieźle. Mamy jedną gospę, wiesz? Jest jedna gospa, to co wam pokażę tutaj, jak to wygląda. O, proszę, nie? Zobacz, i mam takie coś. Nie ma jeszcze zagród, nie? Sorry za to cięcie, ale przekazuję mi się intrak odpiął, nie? Tak, 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 kamera, bo ripal już jest wszystko spoko. Także, także git. Dobra, to sobie jeszcze tylko podjadę w tę stronę. Okej. Ty, no i chyba akurat w tej stronie tamtą będzie przejechane. Zresztą mogę pojechać z drugiej strony, żeby tam przejechać ksiogi, ale to będzie haki to. No, więc myślę, że dojdziemy sobie tutaj do końca, skończymy ten odcinek robić, tam już tego klinarcie sobie daruję i zrobimy to po prostu poza odcinkiem, bo to wiecie, raczej taki jest checkpoint przy naszej pracy, a nie typowe prace na odcinek. Jak mówię, chciałem po prostu wam pokazać, jak te rzeczy to wyglądają na tym poletku, ale coś w lesie hukło. Uch. Jakiś dzik musi. No i to będzie chyba na tyle dzisiaj, nie? Nie ma co, myślę, was też męczyć i tymi długimi odcinkami, bo ja jednak te odcinki to w ogóle nawet lubię, ale z drugiej strony też nie chcę psadać, bo potem się robi tak trochę monotonie, nie ma czym gadać co bardzo, nie? Ty, nowe skity, na kolejne odcinki pasowałby... Ty, a może jakiś obornik powozić w sumie teraz? No można było? Nie wiem, albo wapno. Jezus, masz. Chciałeś dwa odcinki jeszcze nagrać dzisiaj. No, nagramy na pewno. Ja na pewno też chcę pokazać, jak łączymy tamne pola za gospą, nie? Bo tam bardzo fajnie to wygląda. Więc tam można by się za kultywatorem przejechać i byłoby cacy, nie? Chociaż sobie nawet możesz bez Darkowa tam zasiać, nie?
Od razu. No. No, no tak. No dobra, słuchajcie, ja tu się zatrzymam. Zakończę ten odcinek tak na tle jeżdżącego Krzysia. Więc dziękuję wam za serdeczną uwagę. Mam szczerą nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i że wpadniecie na kolejne. Życzę oczywiście wam miłego dnia. Wpadajcie na Twitcha. Do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam wszystkich. Pa, pa. Na razie. Siema.